Złoty w zeszłym tygodniu był słaby. To wynikało z tego też, co się działo na rynkach światowych. Mieliśmy mocniejszego dolara. Pojawiają się spekulacje o tym, że Fed mógłby w przyszłym roku dokonać podwyżki stóp procentowych. No i zobaczymy, co w tym tygodniu przyniesie nam decyzja Fedu. Przypomnę, komunikat już w środę o godzinie 19, wyjątkowo ze względu na zmianę czasu. I spodziewana jest decyzja o ograniczeniu skupu aktywów. Natomiast no, będziemy przyglądali się właśnie temu, co Fed, co szef Fedu mówią na temat perspektyw inflacji. Jeżeli dolar w listopadzie by się wyraźniej umacniał, to też kosztem rynków wschodzących, więc to również by się odbiło na kursie złotego. A jeżeli chodzi o perspektywy wokół złotego, to oczywiście czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. W ostatni piątek poznaliśmy dane o inflacji 6,8% rok do roku w październiku. Pokazuje, że inflacja wymknęła się spod kontroli banku centralnego i są konieczne zdecydowane działania. I teraz rynek tak naprawdę nie spekuluje o tym, czy Rada dokona podwyżki stóp w środę czy jutro, ale spekuluje o tym, o ile ta podwyżka powinna mieć miejsce, czy w jakiej skali, tak? Tutaj myślę, że minimum 50 punktów bazowych odpowiedzi ze strony Rady powinno mieć miejsce, o ile nawet nie więcej. No i pytanie, tak, czy ta podwyżka stóp będzie w stanie odwrócić trend na złotym, czy też nie? Jeżeli to będzie podwyżka o 25 punktów bazowych, złoty na to nie zareaguje pozytywnie. Będzie generalnie rozczarowanie, że to jest zbyt mały ruch. Natomiast podwyżka o 50 punktów bazowych może przynieść umocnienie złotego, ale też na krótko, ponieważ mamy do czynienia wciąż z ryzykiem politycznym, czyli chodzi o fundusze unijne, i też właśnie z rosnącym prawdopodobieństwem pogorszenia się nastrojów na rynkach wschodzących w listopadzie. Więc niestety, ale złoty pozostanie jeszcze w trendzie spadkowym, a decyzja Rady może tylko na chwilę ten trend odwrócić. Z prognozami inflacji jest tak, że one się coraz bardziej rozjeżdżają, tak? Nie chcę mówić, że to będzie na przykład 7,5 za listopad, nie wiem, 7,8 za grudzień. Po prostu widzimy, że ceny się wymknęły spod kontroli. Widzimy też na bazie badań chociażby przedsiębiorstw, że dopiero teraz część firm planuje podwyżki. Więc to pokazuje, że ta inflacja może się zbliżyć w okolicy nawet 9% w styczniu, w lutym.